The concert. Jeśli chodzi o dzisiejszą imprezę, jesteśmy organizatorami pierwszego, można powiedzieć śmiało, otwartego maratonu pływackiego. Sprzęt, który tutaj widzimy, jest po raz pierwszy prezentowany w Polsce na otwartym powietrzu. No, impreza daje nam na pewno promocję, dobrą promocję klubu. Możemy propagować jeden z lepszych sportów, jaki można uprawiać, dzięki któremu dzieci, powiedzmy, zażywają jakiejś aktywności fizycznej. Szukamy, nie ukrywam, przyszłych pływaków na dzisiejszej imprezie, jak i również szukamy potencjalnych inwestorów do tego sprzętu, który używany jest na całym świecie przez profesjonalnych pływaków, a my właśnie takimi chcemy być. Sprzęt ten działa na zasadzie prądu wodnego, czyli tam jest mechanizm, który uruchamia falę wodną, która woda krąży wokół basenu, wraca w tamto miejsce i ponownie, powiedzmy, atakuje zawodnika. Jest możliwość regulacji tego za pomocą pilota. Za pomocą pilota i wtedy możemy takiego psikusika zrobić koledze i mu trochę falę przyspieszyć. Wtedy do prędkości 54 sekundy na setkę, czyli powiedzmy naprawdę wyczynowy sprzęt. Nazywam się Maciej Kiełpiński, jestem szefem do spraw wyszkolenia w MKP, w klubie pływackim MKP Kontra Gniezno. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 5 do 100 lat do udziału w naszych zajęciach, które odbywają się codziennie o godzinie 19 w obiekcie Gosiru, oczywiście na basenie miejskim.